Dzisiaj o godzinie 9:42 poznańskie służby zostały zaalarmowane w związku ze zgłoszeniem od osoby postronnej, która zaniepokoiła się sytuacją zauważoną na stawie Nowakowskiego przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu. Właśnie w tym miejscu na tafli lodu stał pies, a obok zwierzęcia widoczne było załamanie tego lodu. Z uwagi na podejrzenie, że ktoś mógł wpaść do wody, na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci, a także strażacy, którzy prowadzili działania poszukiwawcze pod lodem. Niestety po godzinie 12 ze stawu zostały wyłowione zwłoki dorosłego mężczyzny. Ustalamy dokładne okoliczności tego zdarzenia.